Dostaliśmy taki super prezent od jednego z kontrahentów. Dzika. Zwróćcie uwagę, że ma dojebane bice, ma krótkie rękawki, jak u nas na sklepie, żeby podkreślały bica. Właśnie ta koszulka jest z elastanu. Jest taka opięta. Saker zauważył, że ma... Staw biodrowy. A, staw biodrowy, no jest... Noga też jest dojebana. Cześć, wygleci owca WK z tej strony. Debiuty to już zamknięty rozdział. Wrzuciłem na kanał każdy trening z przygotowań do debiutów i możecie go zobaczyć w playliście debiuty. Natomiast teraz jest Road to 300, także będziemy stawiać treningi z Road to 300. Myślę, że podłączą się chłopaki, tutaj przynajmniej ta dwójka do 300 i jeszcze ta dziewczyna do 300 w totalu. Każdy ma swoje 300 i no, nie będę nagrywał każdego treningu, ale będę nagrywał treningi, zobaczymy ile to wyjdzie. Więc dzisiaj robimy z Roburem przysiady i wyciskanie leżąc i jeszcze jakiś dodatek. Jeszcze planu nie mam ustalonego, 3 tygodnie bez sztywnego trenowania, ale tak kombinuję, żeby robić martwy przynajmniej 2 razy w tygodniu. Robić też przysiady, nie z mocnym nastawieniem, ale też 2 razy w tygodniu i ustawić sobie ten plan tak, żeby mieć 3 dni odpoczynku w tygodniu. Nie chcę się rozwalić po prostu, a no, ten system góra-dół był sprawdzony. Oprócz bólu ścięgien na ławie nie miałem żadnych problemów. Więc będę musiał się jeszcze zastanowić, jak to ułożyć, żeby martwy był 2 razy w tygodniu, siady i żebym nie miał takiej sytuacji, że w poniedziałek robię przysiad i od razu następnego dnia robię martwy i angażuję no, ciało w podobny sposób, żeby właśnie się uchronić przed kontuzjami. Dobra, lecimy. A pani Kaja Sobon dzisiaj będzie podchodziła pod rekord w martwym, 125, uwaga na 5. Rok temu na zawodach. To był mój max, one rep max. To był one rep max. 125 na raz, teraz na 5. No i zmieniła na sumo. Więc też na pewno jest tutaj przełożenie. Ale... Wierzę, że koszulka doda mi mocy. W trakcie. Kiedy pojawi się zwątpienie. Tutaj. Włosy. Chciałam jeszcze pokazać tył, bo on jest chyba taki najbardziej. Ciekawy dzień dzisiaj. Ja się stresuję. Jest stresik. Pierwsze przysiady po 3-tygodniowej przerwie. Widzicie, mam monstery na nadgarstkach, a to dlatego, że teraz będę próbował jeszcze bardziej oszukać w przysiadzie. I mam przez to na myśli niższą pozycję sztangi na plecach. W tym roku bawiłem się z tym, obniżyłem sztangę z kapturów na niższą część kapturów. Myślę, że tak z 2 cm i od razu dołożyłem kilkadziesiąt kilogramów. Po prostu dźwignia od szyi do bioder się skraca, więc jeszcze niżej sztanga. Niestety jest większy stres na nadgarstki, na tricepsy, na klatkę, no ale zobaczę, jak w tej pozycji będzie mi szło. Tak jak mówiłem, planu jeszcze nie mam do końca ustalonego, ale zdecydowanie robię sobie taki blok objętościowy teraz, czyli mniej jedynek, bardziej te ciężkie dni to będzie przedział powtórzeń od 3 do 5, no i dni hipertroficzne standardowo 8-12 na najbliższe 6 tygodni. Thank you.
jednak 2-3 tygodnie bez siadów. Trzeba uważać. Teraz na 160 chciałem w ogóle bez pauzy zrobić, a pauzę zrobiłem jakoś tak. No. Podsumowując, Kaja rozjebała życióweczkę na 5. Wiggle, wiggle, wiggle. Ale się... Nafutrowałem bombą. Na 3 tygodnie przerwy nie jest źle. Co do nieco niższej pozycji sztangi, jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie wymiana warta świeczki, bo kurczę, bardzo samo bycie w tej pozycji bardzo mnie męczy póki co, no ale trzeba popróbować dłużej. Nastąpiła pomyłka, a mianowicie planowałem dzisiaj zostać przy 200. Myślałem, że to jest 200 i chciałem to zrobić na 5 znowu. I tak mówię, co jest? A okazało się, że to jest 220, bo robu robił. No i... Uważaj, z kim robisz po prostu przysiady. Dlatego redukujemy. Jeśli robił z pączkiem, to by było 120. Trzeba uważać, trzeba się pilnować. No i wracamy do 200 zaraz znowu. Ale... Impuls. Dokładnie, nie ma tego złego, bo impulsik, układ nerwowy przystosowany do większych ciężarów. Kurwa masz, ale mi wszurała. Teraz zobaczymy sobie jeszcze raz tą serię, to totalnie nie czuję jeszcze odbicia, ale przynajmniej mogę nazwać teraz film z czystym sumieniem. Testuję maksy po 3 tygodniach przerwy. Jest 12, wysokość stojaków, a na zawodach miałem 14. Zupełnie inaczej się wychodzi. No, trzeba wyjść z o wiele większym zgięciem w biodrze. I trudno mi się wychodzi. To było tylko 4. Ale trzeci to już. Styka wprowadzających siadów na dziś. Ogólnie masakra ta pozycja. Masakra. Jest tak niewygodnie. Tak jak mówiłem przed chwilą, bardziej czuję nadgarstki niż nogi. Ale zobaczymy. Jeszcze dam jej szansę. Zmiana planów, jednak martwy ciąg dzisiaj. Jutro sobie zrobię górę. Na spokojnie, po Sylwestrze. Żeby złapać tempo, a już od przyszłego tygodnia sztywniej sobie ustalę plan działania. Ciężki męż.
sami. Bardziej chodzi o przerwę. Bardziej chodzi o przerwę. A tak zabrzmiało, wiesz. Tak. Musisz jeszcze... Nie, na... Na Sylwestrze byliśmy w domku w górach. Graliśmy w gry planszowe, także bardzo nas... 1:30 wszyscy poszli spać. Sam zostałem, ty. Sylwester w chuj. No pamiętam, druga w nocy, a my leżymy w łóżkach i wszyscy śpią. Kurwa, no sam byłem. Sylwester z Gredów, co? A największy z Gred został najpóźniej. To jest paradoks. Ale mam dobry powód, żeby jeszcze tej klaty nie robić. Powiem wam drugi powód. Już mówiłem, tak klatka się rozciąga w tej pozycji i te wszystkie struktury obok nie, wokół niej, że nie chcę na rozciągniętej klatce wyciskać. Też. Jeszcze. Michał Owczarzak, WK. Pomyślę. Pan. Ser. Odpowiednio stoję na tym brudu. Okej, na dziś oficjalnie kończę. Zrobiłem inaczej niż zaplanowałem. Mniej niż zaplanowałem, ale muszę ponownie wejść w tempo treningowe powoli, spokojnie. To maraton, nie sprint. Kończymy standardowo. 300 to mit. Lecimy po 300. Wspólnie, wszyscy razem. Subskrybując nasze kanały, zostawiając łapki w górę i komentarze, sprawicie, że Polska za około 10-20 lat będzie najsilniejszym krajem w Europie. Dziękuję. Sportowa Polsko.